Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Filozofia nie zna granic i nie zna czasu. Mimo, że dla wielu jest wiedzą tajemną i mocno zakurzoną, uważamy, że może nadal kształtować ducha, przekazywać zasady, którymi warto kierować się w życiu, określić naszą postawę wobec innych. Rozmowy filozoficzne prowadzą filozofowie Beata Sarapata, Marzena Dudziuk-Koluch oraz Wojciech Zalewski. Dzięki filozofowaniu będziemy żyć bardziej świadomie. Radio Filozofów. W naszym studiu są Wojciech Zalewski, Beata Sarapata, Marzena Dudziuk-Koluch. No to dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o nadziei z perspektywy refleksji filozoficznej. I tutaj, jeżeli mamy myśleć właśnie o tym pojęciu, o tym doświadczeniu, nadzieja jest doświadczeniem, to mi na myśl przychodzi dwudziestowieczny filozof Gabriel Marcel, który jest jednym z niewielu współczesnych filozofów, którzy ten temat wydobyli na światło dzienne i postawili go w centrum swojej twórczości, swojej refleksji filozoficznej. I teraz nie wiem, co pani o tym myślą, ale Marcel w swoim słynnym eseju o nadziei pod tytułem Zarys fenomenologii i metafizyki nadziei wychodzi od takiego, jak to nazwać, rozprawienia się z pewnym stereotypem. To znaczy Marcel mówi coś takiego, że nadzieja wbrew temu, co większość ludzi zapewne przypuszcza, nie jest tożsama z oczekiwaniem. W punkcie wyjścia Marcel chce się z tym rozprawić, że nadzieja nie jest oczekiwaniem. Co panie o tym rozróżnieniu sądzą? Może od tego wyjdźmy. Składową nadziei, jakkolwiek tutaj myślę o takim rysie człowieka, który jakby na co dzień próbuje się posługiwać tym doświadczeniem, jest w tym doświadczeniu, prawda? Bo większość z nas żywi nadzieję na coś, jest jakby nieodłącznym elementem, więc myślę, że też dla naszych słuchaczy byłoby bardzo ciekawe pokazać, jak Marcel tutaj próbuje tą właśnie niezbywalną, wydawałoby się, cząstkę wyeliminować, jak on ją przeprogramowuje. Bo dla mnie w takim pierwszym doświadczeniu jest to rodzaj oczekiwania na jakiś stan, prawda? Na coś, co się wydarzy, ale nie znamy jakby tego finału tego wydarzenia, prawda? Więc ta nadzieja jest takim niedomkniętym punktem i tu może się bardzo dużo zdarzyć, ale ten punkt wyjścia jest rodzajem oczekiwania na to, co się wydarzy. Marcel, tylko powiem, on zaznacza, że oczekiwanie ma to do siebie, że jest nakierowane na konkretny przedmiot. Ja oczekuję, że jutro się spotkam z kimś tam o godzinie 12 i żyję tym oczekiwaniem, żyję przyszłością. Przenoszę się w przyszłość, jak gdyby z teraźniejszości, prawda? Żyję tym, co określone. Ja mogę oczekiwać, że partia X, którą popieram, wygra w nadchodzących wyborach, tak? To jest coś określonego, to jest coś sprecyzowanego. Co więcej, ja mogę oczekiwać zarówno czegoś dobrego, jak i złego. I Marcel argumentuje, że jakby oczekiwanie jako takie, ono dopuszcza taką, powiedzmy, aksjologiczną dwuznaczność, czego nie ma w nadziei. Dlatego, że nadzieja jest pewnym otwarciem na przyszłość, na pewną obietnicę, którą przyszłość ze sobą niesie. Natomiast ona nie, według Marcela, nie zakłada przedmiotu, tak jak oczekiwanie. I nie zakłada też aksjologicznej dwuznaczności, to znaczy może być nadzieja waloryzowana tylko i wyłącznie w sposób pozytywny. To znaczy ja mam nadzieję czegoś jednoznacznie dobrego. Da? To jest jakby argumentacja, skrót argumentacji marcelowskiej tutaj, żeby wyjaśnić. Tak, ale jeśli chodzi o Gabriela Marcela, to jest jeszcze jedno takie zagadnienie. Nadzieja a pragnienie.
U niego są, jest to wyraźne rozróżnienie, bo pragnienie jest właśnie w granicach oczekiwania, ewentualnie obawy o niezrealizowanie. Natomiast nadzieja nie. To jest jakby materia, z której zbudowana jest nasza dusza. Tak, on mówi coś takiego w dzienniku metafizycznym, dokładnie. Także to jest coś z nami całkowicie związane. Ale jest to fenomenalny filozof, jeśli chodzi o Gabriela Marcela, bo tutaj nawet akurat to się bardzo ciekawie złożyło, bo ja w tym momencie mam fragment jego tutaj dzieła Rozbity świat, kiedy mówi, kiedy świat jest bez nadziei, prawda? Jest to świat czasu zamkniętego i otwartego. To bardzo mocne rozróżnienie, bo człowiek bez nadziei jest niekoniecznie człowiekiem w rozpaczy, ale jest w czasie zamkniętym. Tak, tak. Także to... Tak, dlatego powiedziałam, że nadzieja właśnie według Marcela, który tutaj jest wielkim filozofem, jest. Bez którego myśląc o nadziei nie da się tego robić, nie odnosząc się do dorobku Marcela. Marcel w swoim myśleniu o nadziei mówi rzecz ciekawą, że nadzieja, owszem, ona otwiera nas na przyszłość, ale to, co jest najważniejsze, to, co jest istotne, to to, że ona nas osadza tu i teraz właśnie, w teraźniejszości. Więc paradoksalnie nadzieja nie tyle dotyczy przyszłości, co tu i teraz. Otwiera na sytuację, prawda, w której się znajduje. I to jest myśl, jak sądzę, taka, którą moglibyśmy tutaj spróbować jakoś pogłębić. Co to znaczy, że nadzieja dotyczy teraźniejszości? Tak bym to ujął. Myślę, że jeżeli słuchają nas nasi słuchacze, to jest to dosyć duży problem. Jak właśnie tą taką duży poziom abstrakcji przenieść jednak do konkretu. A sami już ustaliliśmy, że tu i teraz jest pojęciem bardzo, bardzo trudnym jakby do takiego odczucia, bo zawsze mamy to wychylenie albo do wstecz, prawda, do przeszłości, albo już jesteśmy w tej przyszłości. Ten moment jest bardzo trudny. Więc ja sama zastanawiam się, jak można wytłumaczyć tak dosyć konkretnie ten moment bycia osadzonym w tej nadziei, ale właśnie tu i teraz. Jak to można zrobić? Ja sobie pozwolę, tutaj mam taki cytat właśnie z mistrza Gabriela Marcela. Nadzieja wiąże się z pewnym tragizmem. Mieć nadzieję to odczuwać głęboką pewność, że moja obecna sytuacja, czyli tu i teraz, nie jest ostateczna. Tak. Że musi być jakieś wyjście. Tak, tak, zawsze jest wyjście, tak, prawda? I nie ma zło nigdy nie ma definitywnego, ostatniego słowa. Tak, dokładnie. Tak. No i tutaj ja nie cytuję dokładnie, dlatego że, ale mniej więcej Marcel mówi coś takiego w jednym ze swoich tekstów, że mieć nadzieję to znaczy, to, jak on to powiedział, nadzieja, czyli miłość wbrew wszelkiej nadziei, coś takiego powiedział. Co zdanie jako takie zawiera pewną sprzeczność wewnętrzną, natomiast znowu wracamy do tematu z poprzedniej audycji, gdzie ta miłość się tutaj pojawia. Już w nazwie samej filozofia, prawda, mamy to słowo kochać. Natomiast Marcel, jeśli to słowo definicja tutaj pasuje, bo można mieć pewne zastrzeżenia, to próbuje definiować czy przybliżać rozumienie terminu nadzieja właśnie poprzez konkret odniesienia w miłości, kochania. Jakiego kochania? W relacji ja, ty. Ja, drugi człowiek. To słynne zdanie, które na pewno panie doskonale znają, Marcela. Kochać to powiedzieć, ty nigdy nie umrzesz. Prawda? I to jest takie credo, powiedziałbym, nadziei. I też właśnie dzięki temu ta nadzieja już wiemy, że jest taką bardzo relacyjną, prawda, historią. Logiczną. Gdzie tutaj nie jest tak, że ja właśnie siedzę i żywię nadzieję, że coś się wydarzy, uruchamiając ten całe oczekiwanie, które jakby tutaj wiemy, że już nie do końca jakby w tej definicji, w tej sytuacji o to chodzi, ale że my jesteśmy wspólnie, prawda, w tej sytuacji otwartej.
bardzo pozytywnej i jakby ta nadzieja jest takim bardzo takim pozytywnym spójnikiem nas wszystkich. Ale wydaje mi się, że nie każdy jest w stanie odnaleźć się mimo wszystko w tej sytuacji, jak my o tym mówimy, że tutaj przekonać kogoś, że nadzieja ma taki wymiar właśnie, myślę, że jeżeli chodzi o młodych ludzi, to nie jest takie oczywiste. Nie wiem, jakie tutaj właśnie macie doświadczenia. Myśląc właśnie o tym tu i teraz, prawda? Bo to wydaje mi się, że to jest jednak trudne doświadczenie, bycie w nadziei, aczkolwiek to brzmi absurdalnie, ale dla młodego człowieka to, co mówimy, że to jest, zakłada tą relacyjność, że to jest zawsze pozytywne, że nie ma tego momentu właśnie oczekiwania. Takich technicznych rzeczy, z których uczą nas ciągle, bo nadzieja, no czekam na coś, prawda, że się coś złego nie wydarzy, prawda, to nawet już te negatywne tutaj historie, bo generalnie nadzieja jest, wydaje mi się, w takim odbiorze każdego człowieka, czymś takim, co jest zaprzeczeniem tego, że boimy się, że coś się złego stanie. To jest też jakoś w nas wprogramowane, prawda? I teraz jakby przeniesienie się w taki inny wymiar tej nadziei, takiej bardzo relacyjnej, znużonej właśnie też w miłości, to wszystko wydaje mi się dosyć trudne dla młodego człowieka też. Ja tutaj pozwolę się odwołać do myśli Józefa Tischnera, który mówi właściwie, czym jest nadzieja? Zadaję to pytanie. I jak to się stało, że Bóg wyposażył nas w coś takiego jak nadzieja? Że właściwie jesteśmy skłonni do tego, żeby mówić o nadziei. Niektórzy twierdzą, że to człowiek stworzył sobie Boga nadziei. I tu znowu opcjum religia, prawda, Feuerbach nam się kłania. Ale jeszcze Tischner powiedział o bardzo ważnej rzeczy, o powierzeniu nadziei. O wzajemnym powierzeniu nadziei. Jestem w pewnym sensie w dialogu z drugim. Tym drugim może być też Bóg. Bo jeśli mówimy o nadziei takiej tu i teraz, powiedzmy jutro, mam nadzieję, że nie będzie deszczu, nie? Może też tak można użyć takiego sformułowania. Ale jeśli już mówię o ważniejszej, o innym poziomie nadziei, o transcendencji, no to powiedzmy, że powierzam nadzieję w Bogu. O. Tak, no, ale na przykład tak jakbyśmy próbowali to, co chcemy zrobić, jednak wykonać na konkretnym przykładzie. Zdajemy egzamin, prawda? No mam nadzieję, że zdam ten egzamin, prawda? To gdzie tutaj znajduje się ta nadzieja w duchu Marcela? No Marcel powie, że to nie są sytuacje, które dopuszczają nadzieję. No właśnie, nie, absolutnie. Tak, ale właśnie, tu jest ten kłopot, bo większość z nas posługuje się... Właśnie, bo to jest taki stereotyp. Stereotyp, dokładnie. Tak. Ale właśnie, ale wtedy... Ale mamy kłopot, prawda? Stereotyp. Mamy nadzieję, jest, każdy mówi, mam nadzieję, że jutro się obudzę, prawda, że będzie padał deszcz. To słowo obsługuje strasznie dużą strukturę rzeczywistości, prawda? I żeby móc, tak naprawdę to my się w tym, na poziomie językowym, już tutaj nie ma tego spotkania, prawda? Bo tak, mam wrażenie, że tutaj może dojść do jakiegoś wykluczenia właśnie tej przestrzeni spotkania poprzez taką no właśnie inną sferę posługiwania się tym pojęciem. I właśnie i co tutaj, co my możemy jakby zrobić jako my filozofowie, czy w ogóle po prostu. Nie wiem, jakoś Paul Tillich mi się tutaj jakoś sugeruje z męstwem bycia. Bo tu znowu człowiek bez pracy nad sobą nie stworzy poczucia nadziei. To znaczy, nie wiem, w pewnym sensie sam jest twórcą swojej nadziei. Pani powiedziała przed chwilką, ja pozwolę sobie odwołać się do Tischnera. Pani przed chwilą powiedziała o nadziei u Tischnera i Tischner wprost mówi o Bogu. I tu jest, jak sądzę, może być pewien problem, no bo to sugeruje, że my to pojęcie, że tak powiem, anektujemy na rzecz dyskursu religijnego tylko i wyłącznie. I tu jest, ale już o co chodzi? Pytanie, czy ateista, czy człowiek niewierzący, agnostyk, może mieć nadzieję w takim znaczeniu, o jakiej to nadziei mówi Marcel. A Marcel mówi tak, ja tu mam cytat, mocna teza. Każda nadzieja, pisze Marcel, jest nadzieją zbawienia.
tylko we wszechświecie, który zawiera rzeczywiste krzywdy, jest miejsce na nadzieję. Nadzieja jako miłość, jako troska najgłębiej rozumiana o drugiego człowieka. I teraz pani tutaj zapytała przed chwilką o konkret, jak młodemu człowiekowi wyjaśnić to, czym taka nadzieja marcelowska, tak ją nazwijmy umownie, może być. No, każdy człowiek już tu za życia doświadcza śmierci w taki czy inny sposób. Nie śmierć babci, dziadka, niekiedy, nie daj Boże, rodzica, tak, prawda, tak, czy rówieśnika. To są konkretne, tragiczne wydarzenia, prawda? Osoby bliskie, osoby, które się kocha, prawda, znikają, umierają, odchodzą, prawda? I Marcel mówi, że nadzieja rodzi się w sytuacji jakiegoś załamania, w konfrontacji z tą skończonością ludzkiego życia. Tak? Nie byłoby mowy o nadziei, o takim fenomenie, o takim doświadczeniu, gdyby nie fakt naszej skończoności. A zatem nadzieja, jakkolwiek nie dookreśla swojego przedmiotu, nie potrafi sobie wyobrazić, co to znaczy przeżyć śmierć, prawda? To jednak właśnie wychyla się na tamtą stronę, że tak powiem, w tym sensie, prawda? I nadzieja jest jakimś przeczuciem, jakąś właśnie emocją, prawda? Że to jeszcze nie wszystko, że nie wszystko stracone, nie wszystko skończone, że jest jakaś kontynuacja, jest jakaś pełnia, że ten drugi, którego straciłem, on jest i będzie, prawda? I w tym kontekście należy czytać to słowo kochać, to powiedzieć, ty nigdy nie umrzesz, bo Marcel dokładnie coś takiego mówi. I to jest ciekawe, zwróćcie panie uwagę, że na pewno macie panie takie doświadczenia bliższe lub dalsze, osoby niewierzące, deklarujące się jako osoby niewierzące w sytuacji próby właśnie, jaką jest śmierć bliskiej osoby, męża, żony. One, pozostając osobami niewierzącymi, mówią, wiesz co, ja mam nadzieję, że to jeszcze nie wszystko. I znowu, to jest paradoksalne, prawda? No bo już mówią, jak ktoś powie, osoba wierząca. A oni nie są wierzący, oni są niewierzący, są agnostykami, ateistami, a jednocześnie mają nadzieję, w tym znaczeniu nadziei zbawienia, prawda? Nadziei jakiejś transcendencji, która jest transcendencją skonkretyzowaną w doświadczeniu miłości, prawda? Mhm. Tak, tak, bo właśnie nie możemy upatrywać tylko nadziei w Bogu tutaj w tym wymiarze. Ja mówię o takim wymiarze duchowym. Mhm. To znaczy drugi człowiek tworzy pewną wzajemność, pewną więź i ja powierzam swoją nadzieję drugiemu. Ten powierza mnie, w pewnym sensie też swoją nadzieję. Powiedzmy, że ten dialog na tym się opiera. I jeden i drugi właściwie w tym dialogu poddaje się wzajemnej próbie. Bo ta nadzieja właściwie zawsze nas wystawia, czy poszukiwanie nadziei wystawia nas na próbę. Także pewne zagadnienia naszego wnętrza tutaj bardzo mocno są eksponowane. Cały czas jednak wewnętrznie zgadzam się z głosem Marcela, ale w przypadku jednak mimo wszystko osób, które są niewierzące. Wydaje mi się, że tutaj może jednak taka sytuacja się zdarzyć, że jednak my partycypujemy coś za dużo, prawda? Że jednak to wychylenie i ta obietnica zbawienia jest trochę wmówiona, to znaczy, że jest to pewne takie duże przedzałożenie, że ta nadzieja. Aczkolwiek pięknie jakby tutaj wyjaśniająca tą miłość, która się nie kończy, prawda? Nigdy nie umrzesz, tak? Ale jednak wydaje mi się, że może być zbyt tutaj za dużo jakby może nie tej nadziei, ale dla osoby niewierzącej czasem rzeczywiście to życie jest kresem i ewentualnie, jeżeli ta nadzieja miałaby mieć rację bytu w tej sytuacji, to kończyłaby się tylko na pewnym rodzaju przedłużania pamięci o tym człowieku, ale nie miałaby aż tak szerokiego zakresu. I tutaj nie wiem właśnie, czy to jest na tyle uniwersalne to pojęcie Marcela, to rozumienie nadziei, że jakby wszyscy jesteśmy w stanie się tutaj pod tym podpisać.
tak zupełnie bardzo konkretnie, tak dosyć nieżyczliwie nawet mówiąc tutaj o tym pojęciu, o tej jakby sekwencji tej nadziei, że tutaj no właśnie chciałabym się nad tym zastanowić, czy rzeczywiście ona obsługuje wszystko, całą tą rzeczywistość, czy jednak tutaj pewnie ludzie, pewne poglądy są wykluczone jakby z tego. Znaczy, nadzieja na pewno, i to Marcel też jest tego świadoma, ona nie jest pewnością, prawda? I jest pewność taka naukowa, jest pewność wiary, powiedzmy, religijnej. Więc nadzieja oczywiście taka, jaką ma na myśli Marcel, tak jak przed chwilką o tym mówiliśmy, ona oczywiście może współwystępować z wiarą, prawda? I aż się o to prosi, prawda? Stąd być może też ten sprzeciw, który pani tutaj wydobyła. Natomiast ona nie musi wcale iść w parze z wiarą i wówczas jest jakimś nieśmiałym stawianiem na możliwość, choćby to była najmniejsza możliwość, prawda? Znaczy niewykluczone. Niewykluczone, że to jeszcze nie jest koniec, prawda? I to jakby wystarczy, żeby ta nadzieja się jakoś, jeśli nie paliła, to tliła przynajmniej, prawda? Że ostatnie słowo, no to jest to, do czego Marcel nieustannie wraca, prawda? Należy do życia, a nie do kresu, nie do śmierci, do nicości. Ale ja sobie pozwolę tutaj nawiązać do Paula Rickera. Tak. To jest kolejny niezwykle znakomity filozof, właśnie filozof nadziei, też bardzo postać bogata, profesor Sorbony. W symbolice uczeń Marcela. Dokładnie. W symbolice zła on właśnie mówi o czasie. Czas wzlotu i upadku. A więc czas w pewnym sensie chmurny i durny, czas wielki i czas mały i czas walki o nadzieję i czas bezustannego, można powiedzieć, powrotu bez nadziei. I to też jest ciekawe zagadnienie, bo oni bardzo mocno uderzają w tony egzystencjalizmu, bo pokazują, jak bardzo człowiek w poczuciu, tak jak tutaj Unamuno pan też właśnie nawiązał, też w poczuciu takiego tragizmu życia bez nadziei, człowiek jest skazany na ustawiczne poszukiwanie nadziei. I to jest ten klucz do tego naszego funkcjonowania. No tak, ale w dzisiejszych czasach, właśnie teraz, dokładnie tu i teraz, jak jesteśmy, to jest czas na jaką nadzieję? Na jaki rodzaj nadziei? Nawet biorąc tutaj tą wykładnię Rickera, to pani Batku, jak by pani tutaj... To znaczy, kontynuując Rickera, to byśmy powiedzieli poza dobrym, poza złem. Gdzieś jesteśmy między, powiedzmy, jesteśmy jak na takim jakby pomoście w szukaniu nadziei. Musimy jakby abstrahować zło, starać się pewne rzeczy w sobie może też jakoś eliminować i budować, może nie tylko poprzestać na pozytywnym myśleniu tak zwanym, ale budować w sobie jednak jakąś alternatywę wobec tego świata, w jakim jesteśmy. Musimy sobie znaleźć inny świat. Nie chodzi o to, żeby być na bezludnej wyspie, bo człowiek jest jednak istotą społeczną i musi być z drugim, ale w tej wzajemności właśnie, w tym powierzeniu wzajemnym należy właśnie wyłuskać jakąś energię nadziei, bo nadzieja jest energią, która daje nam asumpt do funkcjonowania. Ja nie mówię tu o takich konotacjach, że nadzieja ma się wiązać z Bogiem. Raczej bym się odwoływała do duchowego rozważania, to znaczy wielu ateistów znam, którzy są po prostu zdolni do metafizycznego myślenia. Ktoś by powiedział, no ateista i prawda, i ma tam jakieś takie skojarzenie. Absolutnie tak. Gdzieś mi się tutaj skojarzył Witkacy, który powiedział, nastaną czasy po mojej śmierci, ja umieram w 39 roku, za 55 lat dokładnie. Zawsze mnie to, jakoś skłania mnie to do obliczeń. Za 55 lat zobaczycie człowieka pozbawionego metafizyki. Metafizyki, która daje nam asumpty do kreacji, do twórczości i do wszystkim pracy nad sobą. A więc ten wymiar duchowy, nawet bym powiedziała bez Boga właśnie, to nie chodzi o... Przecież człowiek ma ogromne pokłady wewnątrz, także to... Istota niezbadana.
poznaj samego siebie. Chodzi o jakiś wymiar transcendencji, prawda? Oczywiście, jakkolwiek to, oczywiście, no, znaczy, oczywiście można tak, to nazwać Bogiem, natomiast to tak, jak się używa tego pojęcia Bóg, to właśnie taki jest alarm, czerwona lampka, tak, i tak, od razu osoby z innej opcji światopoglądowej niż tak, ta, która do wiary się jakoś odnosi, no mogą się tutaj okopywać i jakoś... Tak, od razu jest rezerwa. Dobra, dlatego, ja mam, ale właśnie dlatego pytanie, jak tu transcendencję od strony konkretu ugryźć, że tak powiem. No więc to pojęcie miłość tutaj, zresztą dla osoby wierzącej, chrześcijanina w każdym razie tutaj nie ma żadnego, jest tożsamość pomiędzy Bogiem a miłością. Przecież i to pięknie ujął, by odwołać się do filmu, jak w Zwierciadle Ingmara Bergmana. Ostatnia scena zwłaszcza, prawda? Jest rozmowa ojca z synem. Chłopiec pyta, udowodnij mi istnienie Boga. Nie możesz tego zrobić. No co ojciec mówi? Owszem, mogę, tylko mnie wysłuchaj. I co robi ten ojciec na koniec, prawda? On mówi, że nie wie, czy istnieje Bóg, ale miłość właśnie jest tym, co... Jeśli jest Bóg, to miłość jest Bogiem. Dosłownie, nie metaforycznie, prawda? Nie wiem, czy jest miłość dowodem na istnienie Boga, czy jest samym Bogiem, ale to jest to, co pozwala właśnie żywić nadzieję. Na tym. Więc ja myślę, że z punktu widzenia filozofii w XXI wieku warto jest w kontekście nadziei mówić o transcendencji, bo trzeba o tym mówić, ale nie chodzi o to, żeby rezygnować z pojęcia Bóg, ale jednak stawiać na, tak sądzę, może się mylę, na to, stawiać na to pojęcie miłość właśnie tutaj, prawda? I od tej strony próbować, apelować do doświadczenia, prawda? U odbiorców, u rozmówców. Sądzę, że to jest ważny trop, jeśli chodzi o uprawianie filozoficznej refleksji nad nadzieją. I mam jeszcze tutaj takie, tak jak słuchałem przed chwilką, pani się powoływała na Rickera, to przypomniał mi się taki cytat Alberta Camus z mitu Syzyfa. Camus mówi, widzę więc, że nie można uniknąć nadziei i że ma ona dostęp do tych, którzy uważają się za wolnych od niej. Prawda? Że to nie jest sprawa załatwiona raz na zawsze. Są różne momenty, różne zrywy i momenty spadku w życiu, ale ten prymat, że tak powiem, życia, pragnienia życia nad jakimś odpuszczeniem, nad jakimś upadkiem, prawda? On jest jednak zdecydowanie przeważający, prawda? Tak się wydaje. To znaczy też ja położyłabym nacisk, jeśli chodzi o budowanie nadziei, to jest też budowanie, już to właściwie mówiłam, budowanie siebie, to znaczy starać się skoncentrować na swoich i samoocenie, na swoim poglądzie, na inne wartości, żeby po prostu być zdolnym do budowania nadziei w sobie. Gdzieś człowiek musi siebie dość dobrze tutaj poznać, żeby być zdolnym do jakiegoś takiego akceptowania, bo nadzieja jest akceptacją. Przy czym tak, z perspektywy przynajmniej tej, do której zachęca nas Marcel, to należałoby powiedzieć, że nadzieja nie umiera nigdy. Tak. A o filozofii dzisiaj rozmawiali Wojciech Zalewski, Beata Sarabato, Marzena Dudziuk-Koluch.